Kochanie, bądźcie szczerzy. Czy ja jestem dżentelmenem? Czy wieśniakiem? Dobra, co wam jednak nie chcę o tym wiedzieć. Nie pisz komentarza, nie chcę o tym wiedzieć jednak. Bo dzisiaj obejrzymy program, w którym jak rzutą monetą się okazuje, kto będzie wieśniakiem, kto dżentelmenem. No kurwa, kto wypadnie, ten będzie. I to się ciężko ogląda. Stanisław jestem, ty jesteś Michał, Jarka. Tak, Jarka, Michał, tak. A, bo Jarek prosił, żebym cię odebrał tutaj z dworca. Ja myślałem, że to kobieta. Jak mogę kochać? Ale zerknęłem, mi się coś tutaj nie pasuje. Tak, żebyś czuł, że takie kości wystające ona ma na biodrach. Czujesz? Coś tam jakiś... coś ciepłego czuję. Bijam się w ciemno w to. Może to będzie beznadziejny odcinek Ciumkajloczki, albo najgorszy odcinek Ciumkajloczki. W obu przypadkach jest to wasza ulubiona seria Ciumkajloczki. Mam nowy kanał, nazywa się Narszociak, gdzie wrzucam momenty z moich live'ów, które robię. Streamuję na Twitchu i wam o tym mówię. Spóźniony, bo robię to już od jakiegoś czasu, a dlatego, że trenowałem streamowanie. Jeżeli nie macie czasu na streamy, to na Narszociaku są skróty. Taki fajny moment z tego, co się działo na danym live'ie. Robię tam takie, wiecie, kolejne komentarze. Zapraszam bardzo serdecznie, link w opisie. No i też tutaj możecie klikać w każdym momencie. Teraz do odcinka. W dzisiejszym odcinku poznacie dżentelmena nazwanego Żywym Kenem. Dosyć bogate życie seksualne. Czekaj! Czekaj, czy on jest kurczuszką? Dlaczego? Oraz Jarka, wieśniaka z Podlasia. Czemu Marka pokazuje cię jak sra? Okej, od razu wolę Marka. Jakby co? Ty bajku pszczala na początku odcinka, to dobrze rokuje. To jest naprawdę budżet intro. Ja chyba nawet wiem, jakie oni programy to robili, na telefonie. Wolicie dżentelmeni i wieśniacy, czy damy i wieśniaczki? Ja w sumie jeszcze nie wiem, nagramy oba i porównamy. W jednym z warszawskich apartamentowców swój zen odnalazł młody dżentelmen. Nazywam się Michał Przybyłowicz, mam 25 lat, z zawodu jestem wróżbitą, prezenterem telewizyjnym. Świat mnie okrzyknął pierwszym polskim żywym Kenem. Polskie media Michałem są zainteresowane ze względu na niebanalną urodę. No i z tego będzie znany teraz, bo tak powiedzieli ludzie. Chwila docenienia, że moja kuzynka miała dobry gust, nazywając mnie Naruciak. Uff. Wszystkim mam powiększone usta, ale tylko górną wargę, bo dolna jest moja, dolna jest naturalna. Mam też trochę powiększone kości policzkowe, ale z przodu. Boczne kości są moje, żeby nie było. Kości policzkowe są moje, nie twojego psa, którego wykopałem z tego ogródka, kiedy spałeś. No i generalnie mam trochę wypełnioną dolinę łez. I to jest wszystko. Na co dzień stosuję makijaż, jest to dla mnie bardzo ważne. Ja w swoim życiu nie mógłbym przeżyć, gdyby zabrakło kosmetyków do pielęgnacji twarzy, do stylizacji włosów. Tak? Tak wygląda piramida potrzeb? Jest chleb, są jajka, jest kosmetyki. 2, 1, jesteś. Dobry wieczór, moi kochani, witam was. Całe szczęście kosmetyków jest pod dostatkiem i Michał regularnie z powodzeniem ukazuje się oczom telewidzów programu ezoterycznego. I typ jeszcze skamuje ludzi, naciąga ich na hajs, nie? Zajebisty dżentelmen. Dosyć bogate życie seksualne, w ogóle życie towarzyskie. Wy se dla mnie możecie wierzyć w latające taborety, ale nikt mi mówi, że to nie jest szarlataństwo, to co teraz oglądam. No i może już ustalacie, że jestem wieśniakiem, bo jak dżentelmen nie wierzę w takie fikumiku tralalala, ale dla mnie to jest szanowne skamowanie widzów. Bardenga, nagrywaj odcinek na wróżki w telewizorze. Zamówiłem swoją pierwszą talię kart tarota w wieku 12 lat i tak się zaczęło. Na początku się z tym strasznie ukrywałem, bo ezoteryka, wróżbiarstwo było bardzo źle postrzegane. No bo generalnie znaczenie tych kart, to ty możesz podciągnąć pod wszystko. Dałbyś osłowi wybrać jedną kartę i ona by pasowała do osła. Z moimi przyjaciółmi lubię się wygłupiać i lubię przede wszystkim szczere rozmowy. Doradzamy sobie wzajemnie w różnych gdzieś tam kwestiach w swoim życiu. Z racji zawodu doradza najczęściej Michał. To może tarocik jakiś? Mam nadzieję, że ci starego panieństwa nie wywróży. No, no. Michał jest szarmancki, dba o potrzeby innych ludzi, nie jest egoistą. No dobrze, będzie dbał o świnki. I tyle. Miesięcznie jestem w stanie wydać dziesiątki tysięcy złotych. No i skamujesz ludzi, wydajesz ten hajs z SMS-ów,
A tam nie zaszukali ci ludzi sami, mają pieniądze, to jest legalne. Umoralne się kurwa znalazł, będzie mówił, to jest moralnie prawidłowe. Zaraz przyjdzie do mnie mój strój policjanta i wtedy będę tutaj na służbie. Teraz po prostu mówię ja jako Atek, że mi się to nie podoba i mam pełne prawo do zrobienia, tak? Coś może być legalne, a być niedobre. Stary pijany jest legalny, ale czy to dobrze? Największa kwota, jaką wydałem na jedną rzecz, to była kwota ponad 10 tysięcy złotych i to była torba z nowej kolekcji Louis Vuitton i to jest ta najdroższa torba. Ja w ogóle no, kocham złoto, więc selki, no kolejne złoty, motyw. No ja to tak lubię się świecić trochę. No. Jak kogutom jaja te zwisające. Z reguły nie stawiam sobie kart, ale zrobię ten wyjątek. Myślę, że łatwo nie będzie, dam radę, byle się nie blokować wewnętrznie i wszystko będzie w porządku. Tarot nie rozpieszcza szczegółami. No, halo, eksperci od tarota, którzy tam lubią te rzeczy robić hobbystycznie. Czy to mu wyszło, czy on sobie wymyślił teraz? To jest właśnie podstawa. Ty nie zrobisz researchu, pójdziesz tam i po prostu to łykasz. Poza tym się cieszysz, że masz typa, który ci mówi konkrety, bo terapeuta ci nie wyrazi opinii. Ty musisz sam dojść do wielu wniosków, więc to nie jest tak satysfakcjonujące, niżeli pójście tam. Póki gentleman zagląda w przyszłość, w małej podlaskiej wsi swoich codziennych gospodarskich obowiązków dopełnia wieśniak. Nazywam się Jarek Konopiuk. Siemano Jarek, Marek. Pochodzę z miejscowości Sprutycz. Podlasia. A propos w ogóle Podlasia, to chciałem sprzedać ostatnio monitor, stawiam go na Elixa i generalnie typ się mnie pyta: Panie, jak ten monitor działa? Jakie tam ma częstotliwości? Napisał z błędem. No częstotliwości ma takie, że ma 60 Hz, ale również może mieć 120 Hz, ale żeby używać monitora w 120 Hz, to potrzebna jest dosyć dobra karta graficzna lub lepszy laptop. Więc warto na to uważać, zmieniając sobie ten tryb częstotliwości. Typ, nie wymyślam, napisał: Panie, nie rozumiem, z Podkarpacia jestem, ale mogę dojechać, kiedy można. Pozdrawiam pana z Podkarpacia. Lubię tutaj mieszkać, bo to są fajni ludzie na Podlasiu. Stąd nawet nie chcę się nigdzie wyprowadzać, tylko chcę tutaj już całe życie swoje spędzić na Podlasiu. W Plutyczach wieśniaka trzyma także rodzina, ojciec i brat. Na części my gramy w Dunia, spotykamy się wszyscy u mnie. To zostanie z 5 razy z Duniem. Ten musi do sklepu jechać w dwie pizze dłużej ziąć. Karty są zajebiste, Jezu, z kart można robić wszystko. Wiadomo, jak to stary. Ale karty nie od dawna są dla Jarka jedynie miłą rozrywką. Miałem kiedyś taką przeszłość trochę, parę lat temu, że jeździłem po różnych tam kasynach. I o tej przyszłości mam marzenie tatuę zrobić sobie na plecach. Zrozumiałem, że on dalej chce potem grać w hazardne karty. Nie, lepiej, to nie jest kariera. Marzenia marzeniami, ale o codziennych obowiązkach zapominać nie wolno. Mam trochę kurek, parę kaczek, mam dwie świnki. To tak dorabiam sobie. To po pracy przyjedzie do mnie. No, przyjadę. Z ojcem, z bratem żyjemy w zgodzie. Jak coś trzeba, to zawsze im pomogę. Jaka tam jest chillera, jak tam jest fajnie. Ja tam chcę chyba pojechać. Chyba, jeżeli usuną owady z tej symulacji. Nie no, widzę owadów, kurde, widzę owadów. Wszystkie zwierzątka, lubię nawet węże. Nawet lubię węże. Nie, jednak też nie lubię węży. Nie lubię też kangurów, śmiecie, gołębi. Jeleni. Ja nienawidzę jeleni, kurwa. Byłem w knajpie, polecają mi, no zjedz sobie tu rybkę, tu sobie zjedz makaron ze szpinakiem. A ja mówię, czekajcie, nie polecajcie, bo ja widzę tutaj w menu za 160 zł jelenia. Chcecie mi powiedzieć, że za 160 zł w tej wykwitnej restauracji jestem w stanie wpierdolić tego jelenia, który mnie prawie zabił na drodze, jak jechałem? K***a, ślinka mi leci z ryja. Nie rozumiem tylko, czemu obok tego jelenia będą kasztany. Dosłownie, to jest prawdziwe. Skarmelizowane kasztany mi kurwa obok jelenia. Ale to przynajmniej czułem las, w którym takiego jelenia przejechał i go potem zjadł. Jebać jelenie. Kocham jamniki. Jamnik jest piękny. Czemu z taczki bierzesz, jak ja taczką mam jechać, a ty węku nieś? O Jezu. Taczki nie ma. Czy to rasizm, jeżeli imituje jej głosy? Pomoc w gospodarstwie ojca zajmuje cały wolny czas wieśniaka. Zrobiłeś obiad dzisiaj? No coś tam zrobiłem, przyrządziłem.
Od kiedy Jarek zamieszkał osobno, musiał opanować także wszystkie obowiązki domowe. On wszystko ogarnia. On jest wszystko. Jak ja szanuję ludzi, którzy potrafią sobie sami dom zbudować. Znaczy sami, no. Że są w stanie zarządzać projektem i przy niewielkim nakładzie pomocy zewnętrznej zrobić praktycznie wszystko. Ja mam wujka, który sam wszystko buduje. W weekendy dla przyjemności to robi po pracy w korpo. What the fuck? W ogóle. Ja to by był mój dom, gdybym nie grał w League of Legends. Ja bym tak wyglądał, słuchajcie, bym tak wysportowany, gdybym nie grał w League of Legends. Ja nienawidzę Hekarima, jak gra na dżungli. Najbardziej lubię ziemniaki smażone, tak jak chipsy lubię zrobić. No, piasterki sobie pokroję i pół godzinki na piecu i mam gotową kolację. Jednak marzy się Jarkowi, że to dla niego ktoś ważny będzie smażyć ziemniaki. No jest ten problem, bo nie miałem tam szczęścia jakoś zbytnio z dziewczynami. W ogóle nikt nie mówi o tych samotnych mężczyznach na wsi, jak jest od ch... To jest strasznie przykre. I dlatego w ogóle przestałem komentować w pewnym momencie ten program o osobach ze wsi, jak oni tam randkowali, bo mi po prostu było ich szkoda. Oczywiście, moja opinia, to ja nie jestem ekspertem. Mężczyźni dużo częściej podlegają tak zwanej alienacji społecznej. I też częściej popełniają niestety seppuku. Chcemy jakąś rodzinę w przyszłości założyć, żeby tuptały jakieś małe kroczki w domu. Ważne jest, aby wiedzieć, czego się szuka. Kobiety się podobają się na mnie takie, że trochę kągłości miało, żeby było wiadomo, w co klepnąć. Chodzi, że dużą dupę ma. A to za fura taka? Kurcie pieczone! To będzie... Lepszy niż ciągnik! Michał w obawie przed zmęczeniem długą podróżą wysłał powieśniaka najbardziej, jego zdaniem, komfortowe auto. Będziesz jechał jak lord, bracie. Będzie jechał jak lord Farquaad ze Shreka. Stanisław jestem, ty jesteś Michał. Jarek, tak, Michał, tak. Jarek prosił, żebym cię odebrał tutaj z dworca. Super, fajnie, no, cieszę fajnie. Się bardzo. Jak podróż? Bardzo fajnie, tylko już bym chciał być na miejscu, bo trochę zmarzłem. Zapraszam do auta. Proszę bardzo. Siadam, jestem. To żywe? Nie żywe. Jezu, ja byłem z Ewą na walentynki rok temu w takim domu. I on wygląda na zdjęciach zajebiście i ta skóra, która tam potem była, to ona tak się nie rzucała w oczy. I słuchajcie, przyjeżdżamy tam na 3 noce, po 2 nocach wracaliśmy, bo ja schizy miałem, bo tam było z jakieś 150 trofeów martwych zwierząt. I tam właściciele mówili, że to nie oni zabili, że to dziadków, tam pradziadków, ale ja tak czy tak tam czułem po prostu śmierć. To już siadam, a to ja widzę, że to uczta jakaś. No, czekaliśmy na pana bardzo długo. A panowie, to jesteście? Ojciec i syn. Ojciec i syn. Michał, to może po jednym zrobimy? Za nasze poznanie. Tak, też. No. Ale go tak fajnie, szacunkiem, nie? Otwarcie go przyjmują. No ale ja to tak, wiadomo, jednego na przywitanie na razie chwilowo odpuszczę, bo jutro muszę być w pełni sił i zasobów. Jasne, że tak, Michał, no. Nalewaj się. Dobrze, ja pół, no. A to pewnie bimberek, a nie jakieś tam fikumiku z żabki. Choćby, i kawaler jesteś, żonaty? Ja jestem kawaler. A panienkę byś chcesz zapoznać panienkę? Ja teraz to jeszcze oglądam, sobie przypomniałem sobie historię, jak byliśmy właśnie na wsi z Ewą, nie? I ja jadę i szukałem sklepu spożywczego i tam był taki jeżdżący sklep. I to wiecie, to było zimno, nie? To nie było lato. I ja podchodzę do typa i mówię, dzień dobry, chciałbym pomidory. Pan na mnie tak patrzy i zaczyna się śmiać. Jego kolega też się śmieje. A ja tak stoję, mówię, co ja tyle powiedziałem, przecież z wyrazami szacunku wszystko mówiłem, ja się pilnowałem jako mieszczu. A on mówi, panie, pomidorów nie ma przecież, po 2 lata nie ma przecież, to jest oczywiste, że nie ma. To pomidory rosną tylko jakieś ciepło i potem ich nie ma? No, nie ma. Oj, to jak w sklepie są? Panie, co pan pie... Ja chcę być sam na razie. Ja się skupiam na życiu zawodowym teraz. I pojedzina mu. Jaka tam w ogóle jest miażdżyca na tym stole, nie? Totalnie się tutaj nie odnajduję. Zupełnie inny świat, zupełnie nie moja bajka. Muszę się przyzwyczaić, szczerze powiem, do zapachów panujących w tym domu i do warunków, bo chyba w takich jeszcze nigdy nie żyłem. No to są 2-3 dni max, jak się przyzwyczajasz. Poza tym miasto też śmierdzi. Noc minęła tak sobie. Zmazłem trochę i matec nie był wygodny. Jak na mnie. Na swoim łóżku bym bardziej się wyspał.
koło pieca. Oby treść listu dogodziła bardziej. Witaj, Jarku. Jak już wiesz, mój tryb życia wymaga dobrej formy fizycznej i psychicznej. Dzisiaj byś miał okazję, aby zobaczyć mój świat od kuli. Twój budżet na dziś to 1000 zł. To będzie piękny dzień. Dzień Jarka zaczyna się śniadaniem w modnej warszawskiej restauracji z przyjaciółmi Michała. Tutaj tak naprawdę w Warszawie mało jemy w domu, bo wszyscy zalatani, zabiegani i wszystko się dzieje na mieście, nie? Jest prosecco, to najważniejsze. A co to jest? Winko musujące. Tak, winko musujące. Białe wino musujące, tak. Takie wyższej klasy i tak jest miło zacząć dzień. Dobra, no to za spotkania. Tak. Dróweczko. No u nas, żeby na wiosnę oddane tak chlali, to od razu mówimy po drogę. To tutaj nie wiem, jak nazwać. Tu jeszcze gorzej chyba trzeba nazwać. Moje śniadanie wygląda tak, że okroję swoją kiełbaskę albo kawałek boczka swojego, albo jajko od kury wezmę i śniadanie. Tak, Jarek jest pocieszny, zajebisty jest Jarek. Ja pamiętam, jak... Ja przepraszam, on ma same historie, bo ja mam dużo, no. A nigdy nie miałem jakoś tak, no, okazji opowiadać. Raz byłem w Gdańsk Forum, szliśmy tam z różnymi ziomeczkami do kina i tam właśnie przyjechali ze wsi, no, do kina. Jacy oni byli radośni, a ludzie dookoła na nich patrzyli jak na dziwaków, nie? Oni nie byli głośni, oni byli po prostu dużo gadający, tacy weseli, nie? I tak się cieszyli, że idą do kina i tak komentowali wszystko, co widzą. Mówią, po ile popcornu, ty! Po ile popcornu! I do potem mają, u jakie fotele, pa! Ale na filmie siedzieli cicho, bo i przemieni, ja z nimi też by nie tam kilka zdań zajebiście byli, ale pamiętam ten wzrok, ty kurczugów z Gdańska! Śmierdziele gdańscy! Ja miałem takie, o co wam chodzi, wy wszyscy? Czemu tak dziwnie patrzycie? Mi się morda cieszyła, bo jakby życie doleciało do tego. Podobnie jest efekt, jak jesteście w Ameryce, tam też są ludzie tacy bardzo ekspresyjni, jednak mówią to, co czują i myślą bardzo często. Czasami dość dziwne i przesadzają, ale, ale też często to jest bardzo miłe i fajne, nie? No i mimo wszystko najczęściej to są afroamerykańskie kobiety. W Nowym Jorku mi się tak jakby kojarzyły z taką ekspresją, taką pozytywną. Ale też pamiętam, w Nowym Jorku, jak poszedłem do teatru, czy do kina, to też reakcja na to wszystko, co tam się dzieje, na każdy żart, cała sala się śmieje. Jak coś się wydarzy szokującego, to nagle taki dźwięk... Tego, słuchajcie, w Polsce nie ma! Jak tak fajnie, to jadam i wynalazł z Polski. Nie, Polska pod... milionem innych powodów jest dużo lepsza od Ameryki. Teraz mówię tylko po prostu o tej ekspresji, no bo musicie się ze mną zgodzić, że my jesteśmy mimo wszystko troszeczkę zamknięci. No to smacznego. No to smacznego. A to całe śniadanie tak wygląda w Warszawie? W Warszawie śniadania takie, no jemy dietetycznie. Nie, w Warszawie nie są też normalne śniadania. Możesz normalnie jajówę ogarnąć. Zdrowe jedzenie na Jarku wrażenia nie zrobiło. Za to Natalia... udział w sesjach zdjęciowych, teledyskach. A przed kanałem się rozbiera się coś takiego? A tu psztalał, masz? Nie, także tego. Także tak. Co to? Dobra, czarno, odwagę jeszcze. Jeszcze raz. A po 12 jest? No szkoda, że nie występuje, na pewno bym obejrzał chętnie ją nago. Okej, Jarek, okej, rozumiemy. Można uznać, że prosecco Jarkowi smakowało. W Plutyczach natomiast dżentelmen dopiero budzi się do życia. Tak oni udają, że oni dopiero wstali, nie? To jest niesamowite. No jak już wstałem pomalowany. Budzenie się w paru dokumentach, be like. O Jezu, jak dobrze, że mnie tutaj spotykacie. Witam serdecznie. Ja nie wiem, czy ten rower się rozpada. Pokonując zwątpienia, dżentelmen bezpiecznie dociera na miejsce. Cześć, to ty zastępujesz Jarka? Cześć, tak, to ja. Cześć, Michał jestem. Grzesiek jestem. To słuchaj, jaki ty masz ubiór? W takich, spodniach? W takiej kurtce? No wiesz, ja mam ubiór dopasowany do swojego życia, no. No słuchaj, tutaj jest inaczej, nie? Nie wiem, masz coś, żeby mi dać? Coś innego? No mam kurtkę, ci mogę dać. Wizyta w tartaku to moc wrażeń nie tylko dla dżentelmena. No myślałem, że to kobieta. Jak mogę kochać? Kobieta, jak jest? To jest najwięcej kobieta! Ale zerknęłem, mi się coś tutaj nie pasuje. A teraz muszę ci połać brzegu na wpół. Bierzesz piłę, ja ci pokażę, nie? Próbuj. A gdzie ja muszę nacisnąć? Tutaj?
Tak, i ty mało naciskać. Aha, okej. Okay. Nogi szerzej pamiętaj, żebyś nie walnął piłą. Zły, nie wiem, czy ja bym udał piłę łańcuchową tak po raz pierwszy. To nie jest zabawne, w zasadzie weź spróbuj, nie? Ty nogi możesz uciąć. Obie. Ja jestem w sumie trochę zaskoczony, że radziłem sobie z tą piłą, ale okazało się, że nie jest to takie ciężkie. To jest w ogóle satysfakcjonujące przede wszystkim, to jest naprawdę fajne. Drewno to bym chciał. A co tam macie ciekawego? Jak, po swojsku, trzymaj chleb, kiełbachę. Ulubiony przysmak Michała. A nie, to ja jestem po śniadaniu, wiesz. Kiełbasa, no podziękuję, naprawdę, to... Warto też znać historię, że kiedyś jakby rolnicy, jakby osoby na wsi, wiecie... Jak jeszcze prądu nie było, no mimo, że hodowali jakby mięso, no to nie opłacało się go zjadać. To po prostu było raczej dla szlachty, dla wyższych sfer mieszczuchów. I rolnicy tamtejsi raczej jedli warzywa, nie? Ale tak rzeczywiście można zauważyć, że bardzo często dominuje jakby mięso. Jak ja jadę do mojej rodziny spod Grudziądza, no to tam też widzę na stole po prostu mnóstwo mięsa i taką jedną rybkę i jedną sałatkę. That's fine, to tak tam jest. Czym się ty mówisz dokładnie? Ja czym się zajmuję? Ja przede wszystkim jestem prezenterem telewizyjnym, ale taką moją żyłą zawodową, jak ja to mówię, to jest wróżenie. Ja stawiam karty. Tak? O kurczę. Tak. I też w telewizji, też głównie, jeżeli chodzi o... Linię życia ma pan długą, ale linia serca jest przerwana, więc... Ty, jest tu jakiś ekspert! Dajcie mi znać, czy ja umrę. To lewa ręka jakby co. Uwa, prawo mam. Ty. Ale mam podobną prawą rękę, jeżeli chodzi o te rzeczy. What the fuck? Jakie podobne? Co jest, takie samo się prawie zrobiło. Odkryłam anatomię człowieka. Przy programie Dżentelmeni i Wieśniacy. Co w ogóle powinno się uważać na serce? Już 80 przeżył. Ale ja pani powiem, paraj, że nie widzę, czy to pani, czy to pan. Wspaniale. Zapoznałem się z taką wróżką, a tutaj na tej hamowiznie nic nie wiem. Bo tutaj jedyna perspektywa, rozrywka jest sklep. A przydałaby się taka osoba, no nie? Powróżyć, prawda? Z kart czy z dłoni. No, naprawdę bardzo wiele fajnych, ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Oczywiście. Ja już podziękuję. Według mnie to jest fajne i nieszkodliwe w momencie, w którym to jest jeszcze na tej materii hobbystycznej, nie? Mnie bardzo interesują sekty, ale gdybym dołączył do takiej, to jest różnica. Wróżka, Michał już po pracy, a w Warszawie na Jarka czekają same przyjemności. Jarku, to jest miejsce, w którym Michał dba o swoją równowagę psychiczną i fizyczną. Więc to jest prezent dla ciebie, proszę przebierz się. Zabrałam cię na warszawski fitness i poćwiczymy sobie troszkę. Zajmiemy się dzisiaj aerial jogą, czyli taką jogą w hamakach. Ja mam cały czas w głowie, jak on powiedział o tym dupsztalu, nie? I cały czas jak widzę, jak on patrzy na nią, to mam tak i ten uśmieszek, ja mam cały czas taki Jarek! Jarek! Na razie 100% ich rozmów prowadzą do patrzenia na dupsztala. Właśnie dzięki tym hamakom. Jest to takie połączenie jogi klasycznej z tymi właśnie hamakami, trochę akrobatyki też, ale mało, także spokojnie. Aby mój ciężar wytrzymało. Spokojnie, hamaki wytrzymują, także zdecydowanie można na nich śmiało ćwiczyć. I próbujemy zrobić skłon do przodu, czyli zjeżdżamy dłońmi. Dobrze, z jedną nogą, super, pięknie. Trzeba przyznać, że Jarek nie wygląda na zrelaksowanego. No trochę jak popatrzyłem po prostu, jak ćwiczyłem, to trochę aż... mi tego brzucha było, aż za dużo. Nie, git jest, Jarek, nie przejmuj się. Tylko chłopaku, błagam, zmierz sobie cholesterol, bo jak widziałem ten stół. Już mam dosyć. Dobrze, nie no, co teraz będzie najfajniej. Chciałabym wam pokazać teraz nowe ćwiczenia, już bez użycia hamaka. Spróbuj się wygodnie położyć. Postaw stopy. Tutaj, na moich biodrach. Mocne nogi, mocne ręce. Śmiało, nogi do góry, do góry, do góry. Pięknie. Już wiem, co dzisiaj będę robił za wieczorem. Podobne ćwiczenia działają wzmacniająco i rozciągająco. Dla kondycji Jarka są idealne. Teraz Natalia. A co najważniejsze, są bardzo przyjemne. Tutaj duszki. Jarek, no wiedziałem, no. Możesz na mnie mówić wróżbita Adam, bo przewidziałem i nawet karty potrzebowałem. Tak jakbyś chciał ustawić stopy tutaj na biodrach. Tak żebyś czuł, że takie kości wystające ona ma na biodrach. Czujesz? Coś tam jakiś... coś ciepłego czuję. No Natalia jest fajna cała, no wzrost ma taki fajny, tam raz ciałko takie ma zdrowe. No cała mi się spodobało. O Jezusie. Okej.
Chyba polecę na ciebie. No ma czym poddychać, no. I troszkę wagi też ma. Ma dwa klimatyzatory, co? Dwa wiatraki. Od brzucha się odbije, się nie bój. Prostej łokcie, też prostej łokcie. Do góry głowa, ręce pod siebie, tutaj, tutaj, do Natalii ręce. Do Natalii, postój. Trochę więcej ważysz. Nie, prawda. Jedno śniadanie jest dużo chyba. Jarkowi brakuje takiej ogłady i umiejętności odpowiedniego zachowania się wobec kobiet. Dobra diagnoza. Poka dupę! W plutyczach tymczasem konwenanse idą na bok. Gentleman zmierza do kurnika. Zbieraj, Michał, jajka. Tu dwie kury siedzą. No to dobrze, no to zobacz, może już zniosły. Gdzie mam tam zajrzeć? No a jak? No przestań, a jak mnie ugryzie? A jak tam troszkę i ugryzie? No to nie, to ja się w takie rzeczy nie bawię. Jak będziesz stał jak ten na weselu, to na pewno nie wyjdzie. Dawaj koguta na dupę. No ale zacz, no ona chce jeszcze posiedzieć. No może się zestresowała ciebie, zobaczyła takiego umalowanego. Ja nie będę tej kurze przeszkadzał w znoszeniu jajek, ja tam wiem co ona robiła, może spać chciała, a może nie wiadomo co. Wróżbita, Darek, dawaj koguta łap! Ale od cholery tamtego też. No to widzisz, no ile... Zwykłe wybranie jajek w Gentlemanie wzbudziło głębokie przemyślenia. No ja myślę, że to jest w ogóle też trochę znęcanie się nad tymi zwierzętami, bo one żyją w kilku metrach kwadratowych. A rozumiem, że Kuba trawę wpi***asz. Nie mają w ogóle jakiejś takiej przestrzeni, cały czas są zamknięte. No ja nie uważam, żeby takie ograniczenie wolności było fajne i było korzystne dla nich. Mi się to nie podoba, strefa zamknięta, nie dopuszczam do siebie żadnych innych argumentów. Jelo. Przed Jarkiem wizyta u coacha, trenera gentlemana, z którym pracuje nad wizerunkiem i pewnością siebie. Dla wielu mieszkańców dużych miast podobne spotkania są na porządku dziennym. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Grzegorz. Jarek. I on. Proszę bardzo, siadaj. Na co dzień zajmuję się pracą z ludźmi. Jakby wprost moim zadaniem jest to, żeby człowiek, który się ze mną spotka i który opowie mi o swoim problemie, żeby się po pierwsze lepiej poczuł, po drugie, żebyśmy znaleźli rozwiązanie tego problemu. To mówię, że terapeuty z kamerą, what the fuck? Jarku, powiedz mi, jak mógłbym ci pomóc? Czy... No jestem taki trochę nieśmiały jestem, że tak powiem, no. Okej. Okay. Taki nieśmiały jestem. Boisz się oceny? Boisz się oceny innych ludzi? Jak ludzie cię oceniają? Jakby myślisz o tym, co pomyślą, wiesz, jak, nie wiem, jak coś mówisz, jak robisz, to jest dla ciebie ważne? Trochę co to jest, no. Jak na mnie właśnie to wszystko. Jak u ciebie to się stało? To jest w ogóle krępujące. Robią mu speedrun terapii przed kamerą z facetem, który prawdopodobnie nigdy nie brał udziału w żadnej terapii. Co to za gówno? Wszystko wskazuje na to, że ten dzień Michał spędzi w oborze, ale to wcale nie wpływa na przyzwyczajenie dżentelmena. A nie, golicho, Michał, ty malujesz, no... No muszę, niech tu spotkam kogoś, no to co to będzie? U mnie w domu to żona tak się malowała, jak ty się, Michał, malujesz. Michał, a twoja mama wie, że ty tak się malujesz? A wie. Wszystko wie. A nie, golicho. Bo moje chłopcy to... Ile się razy kąpiesz w tygodniu? Dwa, trzy razy. Dwa, trzy razy? A ja? Jezus. Ile się myjecie? Razy? Ja się myję dwa razy dziennie. Ale to dlatego, że ja mam... No jestem po***nym. I to wcale nie jest najzdrowsze, bo jakby... no te za częste mycie to nie jest jakoś super zdrowe. Jakie plusy? No mniej więcej moja twarz ma rzadko kiedy jakieś tam problemy na natury trądzikowo-podobnej, pryszczowej. Raczej to są pojedyncze przykłady po prostu, jak trzymałem brudną łapę przy ryju. Minusy są takie, że na przykład włosy mi się bardzo szybko przetłuszczają. Szczególnie, że używam również lakieru, więc ich kondycja naprawdę po 8-9 godzinach już jest naprawdę smutna. Gdy na przykład patrzę na Ewę włosy, one potrafią trzymać objętość i być takie fajne przez nawet 3 dni, nie? I to ci wystarcza? Tak, w zupełności. Dla chłopa! No ale to przecież wiesz, no pocisz się na pewno przy takiej pracy fizycznej. No to... A latem całe lato u nas rzeka pod bokiem i jak gorąco to lubudu do rzeki. A i wtedy na wodzie oszczędzasz? A ja. Faje tak do rzeki. Ten uroczy dzień wróżbita zaczyna od prac porządkowych w gospodarstwie Gienia. Mocno. Musisz bić,
i do góry. Ale wiesz, jak to k***a śmierdzi. O, po tyle to, bracie, po tyle to... Śmierdzi to mało powiedziane. Tu się nie da wytrzymać, naprawdę. No i gdzie jeszcze dalej? Jeszcze dalej, trzeba po śniegu trochę. Dawaj, dawaj, tam o, zaraz. No przecież to w ogóle nie chce iść. Mocno. Teraz musisz zawieść z powrotem i znowu narzucić. Jeszcze raz to jeszcze samo? Jeszcze raz, to trzeba cały chleb. To jest masakra jedna wielka. Ale bierz tam to gówno, samo gówno. Nie, nie, ja wezmę to, co jest z wierzchu. Ja wolę siki, nie chcę łapać gówna. Ja się w gównie bawić nie będę, nie po to się urodziłem. Michał, zobacz, ty nie dasz rady, a ja codziennie muszę wyrzucać ten gnój dzień w dzień. Nie ma komentarza, nie? Chyba takie... Kłopruszone w... Na zdrowie, pij. Michał, zobacz, ile ryb naopałem dzisiaj. Mają być na obiad. Ty umiesz rybę oprawiać, Michał? Ale co to znaczy oprawiać, że co? No, patrosić. Rybę potrafisz? No nie, nie potrafię. To ja cię nauczę. Tymi gołymi rękoma po prostu... Zobacz, no przecież ona ledwo już oddycha. No to właśnie ją trzeba zabić. Nie. Smażyć. Ja nic, a przecież ja nawet tego nie zjem. Wszystko trzeba zabić. Jezusie, Eugeniusz, czekaj, zatrzymaj się tutaj, poczekaj, nie trzeba wszystko zabić. Żeby zjeść, to trzeba zabić, prawda? Padlinę będziesz jadł? Nie. Nie, ja nie chcę tego na to patrzeć. Patrz, jak to się robi. Skończyłeś kosmos. Ja jedno, a ty będziesz drugo. O, tak to się robi. Nie no, stary, mogłeś mieć naprawdę dużo gorzej. Mogłeś pójść do ubojni i być kazali zabijać świnie czy krowę. Stary, jakby ryba, wydaje mi się, że to jest w ogóle jakiś taki entry level, nie? Tak jak ma jest pierwszym dla wielu, zanim zaczną ci mocniejsze rzeczy, tak samo wydaje mi się, że zabicie ryby to jednak jest totalnie jakby level number one. No dobra, nie no, a level zero to zabicie oczywiście muchy. Wiesz, czy tym nożem skrabaj? To tak jakbym, no w ogóle wiesz, no nie mamy o czym rozmawiać w tym momencie ze sobą. No to co, ja mam A rób co chcesz. No a co ciepłego zjemy? Jest ogólnie taki smutny. No i co zjemy? Umówmy się w ten sposób, ja zabieram to wiadro, zabieram te ryby, ja się nimi zaopiekuję i ja cię zapraszam na kolację i zjemy kolację po mojemu, co? Wezmę to wiadereczko. No i dobra, rób content. Jarek nie pojedzie do więzienia, tylko w miejsce, o którym marzył od lat. Powolutku. Powoli. Niespodzianka. Tak, jestem zaskoczony. Oporu nie będziesz mi przestawiał. Jarek. Okej, okay, miło mi. No to zapraszam. To jakie tatuaże cię interesują? Twarz taka mogłaby być. Mhm. A kolor poza tym wszystko w porządku? No, fajny, bo chciałem właśnie, żeby był. Co? Gdzie on? Co jest? Halo! Co się... Jarek! Z tego, co tutaj było w lodówce i nie kłamie, przygotowałem kolację taką po mojemu, po warszawsku, bez zabijania zwierząt. No słuchajcie, no jemy, nakładajcie sobie. Żeby były makaronki ze słoninką, ze skwarkami, to... Z olejem jakimś, ja takie na szerze, to... Ja wam chcę teraz pokazać, jak ja pracuję i no. Chociaż kawałek takiej mojej pracy. No. Znacie ten program? Widzieliście kiedyś? SMS-em, bo zwyczajnie nie wiem. Ja bym tak nie mógł. Występować czy oglądać? Bo ja w to nie wierzę. Nie wierzysz we wróżby? Nie. Może... Postawimy takiego tarocika na żywo, co? Jakby... A to uważasz, że co, przekona kogokolwiek? Poza tym już tam karty są, więc pewnie już promowałeś, coś było napisane w scenariuszu. Też mi się podoba, że na środku stoi Kubuś.
Jak można? No, dawaj na miłość. Życie miłosne Gienia w wydaniu kart Tarota. No ja ci powiem, że możliwości jeszcze by były, tylko ty byś się musiał otworzyć wewnętrznie. Masz w sobie poczucie takiego trochę jakby żalu do, w szczególności jeżeli chodzi o poprzednią twoją partnerkę. Boisz się, że będzie powtórka z rozrywki? Pierdoły, ja to tam, ja pograć tak, ja chętny, ale pierdoły układać to tam ja. Zajebiste, Eugeniusz, zajebiste. Że pobuduję nowy obor dla tych krówek, co ty wybierałeś, gnój tam. Ja ci mówię bardziej przyszłościowo. Jakieś w ogóle do ciebie pieniądze przyjdą. Może to będą jakieś dotacje. Myślę, że wybudujesz, ale nie wcześniej niż za 3 lata. Przekonałem was trochę? No, dajmy na to, no. Da się grać wojnę tymi kartami. Siadaj, opowiadaj. Jaki chaos, Jezu. No to jak było? Fajnie. Fajnie? A masz jakieś zdjęcia? Mam. A tutaj masz na ramieniu. Nie no, zajebiście. Czyli rozumiem, że tak, Warszawa i zamykasz jakiś już etap. I zaczynasz nowy. Tak, i zaczynam etap 5 kroków. To się ścigamy teraz, to? Przegrany dzisiaj stawia flaszkę. Okej, okay. Gotowy? Tak jest. Najbardziej jego kartach lubię wjeżdżać w innych ludzi. Po dokładnym poznaniu swoich światów, dżentelmen i wieśniak po raz pierwszy spotkają się twarzą w twarz. Myślę, że jest trochę starszy ode mnie. Mam w sumie wrażenie, że zbliża się do 40. No, jest trochę zaniedbany, to muszę przyznać. Jarek był zaniedbany, bo w ślad za lepszym samopoczuciem postanowił poprawić również swój wygląd. Cześć. Cześć. Cześć, Jarek. No i teraz dawaj mu w twarz, powiedz, że źle wygląda, zaniedbany jest. Na zdjęciu widzę takiego dosyć przytłoczonego, smutnego człowieka. Przede wszystkim to widać w twoich oczach. A od momentu, kiedyś tutaj wszedłeś, widzę taki błysk wokół, więc nie wiem, czy ten pobyt tutaj coś w tobie zmienił, czy też nie, ale widzę zupełnie odmienioną osobę. Czuję się odmieniony, jak młody, jakbym wyszedł z brzucha od matki, nowo narodzony, tak ci powiem. Spełniłem swoje marzenie, zrobiłem sobie tatuaż. O, tego czego ja doświadczyłem z kolei u ciebie, no też nie za bardzo bym się w tym odnalazł i nie zamieniłbym swojego życia. Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, jak można żyć w takich warunkach. I co, wam się wydaje, że jak wrzucicie sobie wesołą muzyczkę, tratalata, paparapa w tle, to jakoś, nie wiem, zmaleje wagę jego słów, które on teraz gada, bo zmiękczą, bo nie? Brud, brak łazienki, to mnie totalnie zaskoczyło, ale mimo to przeżyłem, jak widać. Patrzę na ciebie, chyba usta masz sztuczne, tak? Nie do końca sztuczne, mam powiększone górną wargę za pomocą kwasu hialuronowego i też tobie to proponuję. What the fuck? Jaka pojeb***a zmowa w ogóle? I typ mówi, no i też sobie zrób poprawę ryja, bo chyba nie jest gitowa. Nie chciałbym tak wyglądać, jak ty. Mój wygląd wyraża przede wszystkim mnie i moją indywidualność. Za spotkanie i do dna. W Warszawie się nauczyłem się jednej rzeczy. W Warszawie się nauczyłem się jednej rzeczy. Ci ludzie są pojebani, kurwa, spierdolą do siebie. Fajne wakacje, ale no, siemano! Bardzo to mi, mam nadzieję, że w życiu się przyda. Że trzeba dążyć do swoich marzeń. Było fajnie, ale się cieszę, że już wracam na swoją starą kanapę. Nie chcę robić Jarka ofiary, nie? Ale widać, że fajny facet. Bardzo go polubiłem przez tok tego programu i jest bardzo szczery na pewno w swoich jakby reakcjach, emocjach i przeżyciach. No i dlatego mi tu go trochę jakby szkoda, jak program chciał, żebym ja go zrozumiał. Ja go tak nie zrozumiałem, bo jakoś to z pozycji, w której jestem jako komentator, jednak polega na tym, żeby przejrzał to takie anturaż, ale no wiele osób po prostu, no, siedzą sobie na chillku, nie będzie kminiło sobie, że to będzie wieśniacy, bo to nie jest program do kminienia, nie? To jest trochę moje po prostu praca i według mnie, no, przedstawili go niby pozytywnie, ale pasyw-agresji. Ta przygoda uświadomiła, a raczej utwierdziła mnie, kim jestem i do czego zmierzam. Nie nadaje się kompletnie do życia na wsi. Dzięki temu programowi wiem, że mam naprawdę zajebiste życie i nie zamieniłbym go na nic innego. A tak naprawdę to powiem wam, że jestem stworzony do luksusu i sławy.
Chyba w połowie mówiłem, że to dobry program, nawet się dobrze ogląda. Nie, nie. Ja nie wiem, to jest też poniżej jakiejkolwiek oceny, nie? To nie jest tak, może, że jest egoistą, on jest po prostu egocentrykiem, więc postrzega po prostu jego przeżycia osobiste, no przez pryzmat samego siebie, no jak wpłynęły na niego. No, rozumiem, że na niego największą zmianę to było dla jego charakteru i well-being, żeby uświadomić sobie, że jego życie jest zajebiste, a tych wyśmioków, jak oni tak żyją, patrzcie, mów nie ma. No i okej, to jest ważne, żeby doceniać też jakby swoją codzienność, nie? W sensie w ogóle cieszmy się, że jesteśmy urodzeni w Polsce, a nie w biednych rejonach Afryki. No, warto w życiu mieć takie porównania, ale Jezu Chryste, jak ja go nie lubię. Jak ja nie lubię tego typa. Idź skamować ludzi dalej w tych programach, których jeszcze za nich się nie wziął żaden rząd. Nie wiem dlaczego. No to powinno być traktowane publicznie tak samo jak hazard. Dosłownie za zamkniętymi drzwiami w piwnicy. I tam sobie możecie robić takie rzeczy. Według mnie pokazywanie tego w przestrzeni publicznej to jest fajne. Ja, Naruciak, mówię, że ja prawdopodobnie nie skomentuję kolejnego odcinka, bo nie chcę kończyć tak odcinków, że ja tutaj będę zakładał czapkę policjanta i mówił jak nieładnie. To jest program komediowy, mam nadzieję, że chociaż dzisiaj się trochę pośmialiście, ale też się jakieś dowiedzieliście rzeczy. Albo się może ze mną się zgadzacie, piszcie komentarze, z chęcią je przeczytam potem na live'ie, na Twitchu, o którym wam mówiłem na początku. Gadajmy, bo umiemy rozmawiać jako ludzie, jako homo sapiens. Trzymajcie się, buziaczki. Pa, pa!